chwilę grozy w jednym z bloków w Częstochowie policja otrzymała informację, że jeden z mieszkańców może mieć ładunki wybuchowe. Paweł Jędrusik. Czy mam jakieś zarzuty? Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Policja otrzymała informację, że jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Poleskiej może mieć w mieszkaniu ładunki wybuchowe. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi. Całe zdarzenie relacjonował w mediach społecznościowych. A jakie to pewnie zarzuty? Właśnie chcę się dowiedzieć od panów, dlaczego nie osaczacie. Dopiero po czasie policjantom udało się wejść do środka. Na miejsce przybyli również policyjni negocjatorzy z Katowic, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kontrterroryści, jak również przewodnik z psem tropiącym. Sytuacja była bardzo dynamiczna i poważna, wobec tego zarządzono ewakuację mieszkańców tego bloku. Po krótkiej chwili udało się wejść do środka. Tam wewnątrz policjanci zastali 50-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania mieszkania policja nie znalazła niebezpiecznych ładunków, ale zabezpieczono substancje w plastikowej butelce oraz proszek, który znajdował się w papierowej torebce. Teraz biegli ocenią, czy mogły być wykorzystane do produkcji materiałów wybuchowych. 50-latek został zatrzymany przez policję.